będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, znajdujemy się w gościnnych progach organizacji Basement Fight Circle. Ze mną Tornika, Ramazaszwili i Adam Strąci-Wilk. Witam serdecznie. Cześć, witamy wszystkich. Słuchajcie, tak naprawdę to będzie taki wywiad, jeden z pierwszych, których ja będę gadał mniej, a wy więcej, bo teraz musicie mi wszystko powiedzieć, naszym widzom wszystko powiedzieć, bo wasza gala 5 marca, BFC 5, natomiast no jak już wspomniałem, 5, a nie 1. Tak. I to nie jest debiut i o tym musimy porozmawiać i fani muszą was poznać, dowiedzieć się, z jakiej okazji trafiliście na kanał MMA, no bo to też fani będą decydować o tym, czy na naszym kanale chcą was oglądać, czy są ciekawi tego eventu i czy wybiorą 5 marca, bo konkurencję macie no taką mało poważną, no ale jednak parę osób może chcieć to obejrzeć, więc musimy od samego początku, czyli pierwsza gala BFC. Jakby to, może powiedzmy o tym, jak to wygląda, o zasadach, o formule, a potem przejdziemy do historii i dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. To ogólnie BFC charakteryzuje się tym, że walki odbywają się na zasadach bokserskich, 3 rundy po 2 minuty, minuta przerwy i przestrzeń walki to jest, są 3 metry na 3, chłopaki biją się na macie, po prostu 3 metry na 3. I nie ma żadnego ringu ani nic, tylko wokół nich stoją ludzie. Ludzie tworzą ring u nas. To nas wyróżnia. Tak. To jest najważniejsze. O to nam chodzi. I to jest jedna raczej... No to jest jakby ta główna rzecz, która się u nas dzieje. Raczej u nas normalne zasady bokserskie są. Chłopaki walczą tylko bez kasków, bez koszulek w dziesiątkach. Ale no nie takich jak na zawodowcy, tylko takich bardziej na amatorce, takie miękkie rękawice bardziej. No i tak naprawdę to wszystko, no bo u nas jest normalny boks. Biją się sportowcy, biją się chłopaki z amatorki. No i każdy to, ma szansę. Tak. Czyli tą formułę, czy jakby oczywiście jestem święcie przekonany, że nie rozmawiamy o w duchu takim, że tutaj jest ludzie z Polskiego Związku Bokserskiego, cokolwiek sekcjonują, nie jesteś w ogóle w innej rzeczywistości, żeby była jasność i głównie amatorzy, tak? No tak, chłopaki amatorscy, tak. W sensie zawodnicy amatorscy, nie jakieś chłopaki, które w ogóle nie mają styczności ze sportami walki, ale amatorzy, amatorscy fajterzy. Okej, to jeszcze raz. Ile rund, po ile minut? 3 rundy po 2 minuty. Minuta przerwy. Tak. Okej. Okay. Dobra, to teraz przechodzimy w takim razie, skąd taki pomysł się wziął? No bo wiadomo, że trzeba się wyróżnić. Okej, okay, jest pierwszy projekt, natomiast żeby się wyróżnić, to jeszcze trzeba to umieć dobrze sprzedać i zainteresować tym ludzi, no bo mieliśmy już różne rzeczy. Areny były takie w Otorach, jest chyba tutaj jednym z pionierów, bo mieli arenę z fosą, nie wiem to nazwać, dobrze? Tak, teraz podwyższenie. Były jakby siatki do jednej liny, były 4 liny, 5 lin, klatki okrągłe, różne, kwadratowe, jeszcze trójkątnej tylko nie było. Dlaczego akurat wymyśliliście, żeby to ludzie tworzyli? No bo tu zaraz przejdę do kwestii bezpieczeństwa, no bo to mnie najbardziej interesuje, bo umówmy się, że jakby w boks polega też na tym, żeby umieć unikać ciosów, a jak unikasz ciosu, to ten cios dalej leci i on może trafić tam, gdzie normalnie trafia w powietrze, a tutaj może trafić w... To o to mi chodzi. To akurat pomysł się wziął z Fight Clubu, z Bradem Pittem. To akurat, nie wiem, było tak, że Tor właśnie miał salkę małą, gdzie nie musieliśmy wydawać w ogóle pieniędzy jakby na organizację. Ja właśnie wpadłem na pomysł, że dobra, weźmy chłopaków, no i zrobimy właśnie jakby taki ala Fight Club. No i na początku bardzo dobrze jakby było, nie wiem, 20-30 osób, no a potem było coraz więcej. A propos bezpieczeństwa, no to każdy wie, na co się pisze i stając w pierwszym rzędzie ma świadomość, że może dostać, ale jakoś nie zniechęca to nikogo, wręcz przeciwnie, każdy się jakby pcha, żeby zająć to dobre miejsce. A propos bezpieczeństwa, jest jakby ochrona, która odpowiada za bezpieczeństwo jakby awaryjnie. W sensie co do tego kręgu, no to jest ryzyko, no bo każdy, kto tam staje, może dostać w twarz, no ale jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, możliwe, że się zdarzy, nigdy nie wiadomo, no ale to raczej, no jak na przykład zawodnik na ciebie wpada, wszyscy się odsuwają, w sensie jeszcze nie było jakiegoś zamieszania, nie wydaje mi się, żeby coś się mogło poważnego stać. Jakiś delikatny, tak. Prosty może dostała jedna dziewczyna, ale tak. To też nie było nic poważnego. Tak, nic takiego, raczej ciężko tak kogoś trafić, jeśli nie chcesz go trafić. To zapytam o kwestię bezpieczeństwa, to oczywiście ochrona to jest jedna rzecz, natomiast chodzi mi też o lekarzy, służby medyczne, jakby to, bo to jest bardzo ważne. Tak, na miejscu jest wszystko, karetka, lekarz, dodatkowo jeszcze u nas ochrona przy okazji ma uprawnienia medyków, więc jakby jest jakby w zapasie. Naprawdę jesteśmy przygotowani na najgorsze. Tak, w sensie u nas to wygląda jakby było nielegalne, ale wszystko jest dopięte na ostatni guzik, żeby i było bezpiecznie i było fajnie i
No, jest wszystko po prostu dobrze przygotowane. Tak, ma taką otoczkę, tak, ma taką grandu otoczkę, ale niby nielegalnego sztytu, ale jakby naprawdę nie ma co się martwić. No, o was dowiedziałem się z artykułu Newa, zresztą serdecznie pozdrawiam chłopaków, często do nich wpadam, do Łukasza na Jurasówkę, więc tam troszeczkę się znamy. I, no i to zwróciło przede wszystkim moją uwagę, no bo jakby wiesz, tam przyszedł do was portal, co ma 8 subskrypcji, kręci patelnią wywiady, to pewnie bym się tak nie zainteresował. Natomiast no, tutaj jest już ktoś, kto wiesz, jakby wchodzi, to ja już gdzieś jakby moją uwagę przykuwa. No i przeczytałem przede wszystkim ten artykuł i on mnie zainteresował. Nie ukrywam, także byłem też ciekawy. No, czas MMA jest bardzo, znaczy mój czas przez MMA jest tak krótki, że nie miałem po prostu czasu się zainteresować aż tak mocno. Natomiast odniosłem wrażenie po tym artykule, który łatwo wyszukać. Piszecie Newman's Basement, to BFC, nawet to wszystko wam wyskoczy. Że celowo jakby jest ukrywana ta gala i jakby na tym to trochę polega, że żeby w ogóle być tam, to jest jakby, mi się przypomina, nie wiem czy kojarzy ten film, nie wiem, nie pamiętam oryginalnego tytułu i nie wiem czy to był chyba Beatdown. Tak, po prostu walcz. Jest SMS i wtedy dopiero, i tak, i dokładnie to mi pierwsze co mi przyszło do głowy. Myślę, że u nas jest trochę podobnie z lokalizacją. Tak, podobny klimat, tak samo, żeby się, nie masz świadomości, dopóki nie kupisz biletu, tak, to nie wiesz gdzie to jest, jakby tak. Secret Party. A co do nich zapytał, no to właśnie Adam, pracował w Miłanie się, jakby tak, delikatnie. Pozdrawiam, potem, bo ich też się do nas odezwał, ale to już sami, więc... Jakby nie odezwało się do nas dużo portali, ale jakieś trochę już większe trochę się do nas odezwało niż jakieś neonimowe. Więc to też jakby poszło bardzo na plus. Okej. Okay. No dobrze, w takim razie no to, że my tu jesteśmy, to już gwarantuje wam brak anonimowości, to wam obiecuję. Natomiast chciałbym zapytać w takim razie, czy to jest ten moment, że po 4 galach uznaliście, że dość takiego pełnej anonimowości, mając to oczywiście lokalizację i bilety, i chcecie po prostu wyjść szerzej z racji oczywistych, no bo przecież finalnie jakby, no wiadomo, że zajawka jest zajawką, doskonale też to znam, bo też rozkręcaliśmy portal, no ale w pewnym momencie, jak chcecie się rozwijać, no jednak te fundusze są nie jakby konieczne. No tak. I za nich też chcą zarabiać, ludziom trzeba płacić, wynajmować obiekty, więc jakby to jest wszystko niezbędne. I czy to jest właśnie taki powód, że chcecie przejść do świadomości wszystkich już fanów sportu walki, aby wiedzieli, że BFC istnieje, jaki jest cel upublicznienia tego szerzej, chęć takiej? Po ostatniej gali jakby bardzo dużo osób już o nas wie w Polsce, więc już jakby może nie słuchać o nas w mediach czy coś, ale no jakby opinia publiczna nas zna i no, to już nie jest takie anonimowe, że ludzie nas też rozpoznają na ulicy i kojarzą Basement i już jakby nie da się tego ukryć. No i po prostu znaliśmy, że trzeba trochę pchnąć to bardziej, żeby więcej osób nas usłyszało, może jakichś sponsorów uda się pozyskać, żeby coraz lepsze gale robić i ściągać lepszych zawodników. No chcemy po prostu na bieżąco rosnąć i teraz tak naprawdę schodzimy z mikroskali na makro, gdzie naprawdę już jakby cały czas podwajamy ilość osób. No i myślimy, że ten górny sufit będzie jeszcze długo czasu jakby to zajmie, żeby był taki górny sufit. No a koszty są coraz większe, przy każda gala jest coraz droższa. Akurat jeszcze właśnie tak. Też... cały czas musimy jakby na żywym organizmie jakby cały czas manewrować i manipulować kosztorysem, ale właśnie myśleliśmy, że będą mniejsze, a okazuje się, że są większe. No tak trochę jak z remontem, że jak tak, zakłada się tak. Remont, no to zawsze wychodzi 1,5 razy tyle. Tak. Tak to wygląda. Dobrze, w takim razie postacie, zawodnicy, osobowości, karta walk, to mnie też interesuje. Jak to wyglądało wcześniej? Po ile tych walk mogliśmy zobaczyć? Kobiety, mężczyźni, kategorie wagowe, jak to dzielicie? No bo wiadomo, że... Jak walka na gołe pięści, nie ma rekordów. Mamy jakby jest boks, rekord boksu, Tapology, Sherdog od MMA, chyba kickboxing niestety kuleje, jeżeli chodzi o tego typu bazę. No ale wiadomo, że w tego typu walkach takich baz nie będzie i te rekordy wy musicie sobie notować sami albo ci tak. Zawodnicy i tak samo jest przy innych organizacjach, więc tu zapytam, czy nowe postaci, dużo nowych postaci, dużo poprzednich zawodników, też kategorie wagowe, do czego, pod którą stronę jest dostosowane, czy bardziej pod boks, pod MMA, o to też bym chciał dopytać. Dobra, to wygląda tak. Do nas może się zgłosić praktycznie każdy. I po prostu potem my decydujemy, kogo wystawiamy. Jak podoba nam się jakiś zawodnik, on pisze w zgłoszeniu swoje umiejętności, ilość walk stoczonych w różnych dyscyplinach, ilość doświadczenia, waga, wzrost. I na przykład on się nam spodobał, dobieramy potem przeciwnika o podobnych skillach, wadze, żeby oni mogli po prostu zrobić walkę ze sobą. I na tej zasadzie u nas wygląda jakby dobieranie par. A co do zawodników, no to staramy się ich miksować, żeby z gali na galę byli różni. No i niektórzy, którzy nam bardziej się spodobali, no to wystawiamy ich któryś raz już. W sensie z zeszłej gali teraz się będą 2 osoby powtarzały. No i jest kilku takich zawodników, których będziemy coraz częściej wystawiać, żeby może ich podpiszemy tak, w końcu. No,
Na razie jesteśmy na takim etapie, że szukamy zawodników, którzy no badamy będą pchali teren. Badamy teren. No, jeszcze to jest... kategorie wagowe w takim razie, jak to wygląda? W którą stronę są dopasowane? Czy do bokserskiej kategorii, do MMA, czy catchweighty? Ciężko to powiedzieć, catchweighty bardziej, tak, ciężko to powiedzieć. Są trochę i bokserskie i catchweighty. Też nie chcemy, żeby oni zbijali jakoś mega dużo wagi, bo żeby byli po prostu w stanie się bić przez 6 minut bez przerwy, bo tam nie ma miejsca, żeby za bardzo chodzić, odpoczywać. Od razu jest pół dystans i jest wymiana i trzeba mieć na to siły. I też nie chcemy, żeby po 5 kilo zbijali i nawet więcej. Mm-hmm. Potem to sam wiesz, jak to wygląda. Mm-hmm. To czy w takim razie jest ważenie? Jest ważenie. Poza ceremonią, to czy faktycznie jest to egzekwowane? W dniu gali po prostu jest 2 godziny przed rozpoczęciem. Wszyscy zawodnicy muszą przyjechać. No i po prostu każdego ważymy. Tak. Czyli 2 godziny przed to jest to jakby oficjalne, tak, czy ceremonia? W sensie to jest tylko zawodnicy i my, nie publiczne. No to jest tak jak na amatorce, wiesz, przed walką szybkie ważenie i potem bitka. No jak jest jakiś tam, jakaś mała dysproporcja wagi, no to też nie będziemy odwoływali. Tam 2 kilo, no, tak, nie ma. Jest to jakby w regulaminie, że wiesz, bierzesz walkę, jak jest tam kilka kilo różnicy, ale no, raczej wszyscy robią wagę, więc nie było z tym jeszcze problemu. No ja, jeżeli chodzi o boks, no to aż takiej dużej wiedzy nie ma, natomiast wydaje mi się, że dla każdego zawodnika ważne jest to, aby no, walczyć nie tylko na równych zasadach, no tak. Ale też, żeby jakby no, nie tracić pewnych dodatkowych atutów, którym też jest waga często. Mhm. Więc teraz pytanie, czy chcecie tę kwestię profesjonalizować? Wiemy, jak bardzo ona jest ważna w MMA i tak naprawdę zawodnicy w MMA na pewno. Często narożnik bądź menadżer stoi i tam jest każde 100 gram istotne. I tam nie, w walkach mistrzowskich w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No więc pytanie, czy też w tą stronę chcecie iść, do czego zmierzam? Bo jeżeli będzie jakby samowolgi za dużo, to przynajmniej w mojej opinii, lepsze postaci, lepsi zawodnicy, albo w ogóle zawodnicy, czyli nie amatorzy, no nie będą chcieli się tym po prostu interesować, bo jeżeli się okaże, że ktoś ma 2 kilo więcej, no tak, 2 godziny przed, to dla tej osoby to jest strata, a jeżeli gala idzie już gdzieś szerzej, no to jest też wizerunkowa strata takiej postaci, że ma jednak jedynkę dodatkowo z tyłu. W sensie my na tym etapie, no nie jesteśmy jeszcze w stanie płacić zawodnikom, może to się od przyszłej gali już zmieni, więc też nie mamy co, nie możemy im odjąć z wypłaty, jak nie zrobią wagi na przykład. No, a też nie mamy, no nie czeka jakby w dniu gali 30 zapasowych zawodników. Mhm. Jak będziemy już rośli i będą już jakby garze dla zawodników, no to będą po prostu mieli obtrącane, w sensie tak jak normalnie to wygląda. 30% garzy. No. No i już będą mieli motywację, żeby zrobić tą jakby wagę. To na pewno. W takim razie pozyskiwanie funduszy, sponsorów, jak to się odbywa? Wszystko ze swoich. No, aktualnie ciężko właśnie o sponsoring, jeśli chodzi o gotówkę. Bardziej jesteśmy tam rozwiązujemy to barterowo. Tak. No i cały czas szukamy. No teraz naprawdę bardziej to ze swoich, albo jakieś prywatni inwestorzy. Tak. Coś wspiera nas, na przykład mam to tutaj, pokażę koszuleczkę, ale też bardziej barterowo na zasadzie sprzętu. Jeszcze nie dostajemy jakichś pieniędzy od różnych firm. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. No, zobaczymy w takim razie, jak to wszystko będzie wyglądało. No, zapowiadać to obiecująco. Natomiast teraz pytanie, bo czy jest w waszym jakby w marzeniach, jakichś celach dalekosiężnych, przeniesienie cały czas tego undergroundu, Fight Clubu, to jest coś, co chcecie utrzymać do samego końca? Czy wszystko zależy od tego, jak to się będzie rozwijało? Czy w końcu może być tak, że pojawią się liny, pojawią się jakieś rzeczy, które standardowo znajdują się przy sportach walki, które jakby są nieodłącznym elementem jego profesjonalizacji, czy wydaje wam się, że do samego końca uda się ten sznyt uzyskać? Właśnie ciężko powiedzieć, bo też nie wolno iść w zaparte na maksa. Oczywiście chcielibyśmy, żeby zachować jakby te kryteria, ale no nie wiemy, jak to będzie. Jeżeli, dajmy przykład, to będzie już narodowy, to ciężko będzie, żeby nagle będzie krąg tego typu. No ciężko, oczywiście. No zobaczymy. Ta nisza, którą robimy, też jest taka, że jak będzie rosło, to ciężko to wszystko zachować, ale bardzo będziemy się starali, żeby cały czas to miało ten smak. Mm-hmm. Bo jakby to nas wypchnęło i mamy... No tak, bo naprawdę tylko tym się jakby wyróżniamy. Tak. To jest jakby nasz największy atut. No dobrze, czyli to no nie zdradzamy, że termin znamy, 5 marca, sobota, tutaj nie ma co gadać, natomiast jeżeli chodzi o miejsce, no to tak jak powiedzieliście, zostawiamy to w tajemnicy dla wtajemniczonych. Pula biletów, jaka jest i jaka została i gdzie można je nabyć? Pula biletów, w sensie ilość mam po... Tak. Ilość, ile, no, ile, jakby, jaka jest dostępna, ile może się, ile maksymalnie osób może się pojawić? 1000 osób może się maksymalnie pojawić. Bilety można nabyć u nas na Instagramie, jest link w bio, lub na stronie Ticketos. Tak. Dodatkowo już 30% zeszło, tak, więc schodzą jak świeże bułeczki. Tak, ostatnio też tak było, że sold out, w sensie za każdym razem jak robiliśmy galę, był sold out
I to taki, że jeszcze dużo osób się zgłaszało, czy może nabyć, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Mm. Czy wszyscy zawodnicy, którzy się u was pojawiają, to są zawodnicy tylko z Warszawy, czy cała Polska się zjeżdża? Nie, cała Polska tak, się zjeżdża. Z całej Polski. Ostatnia teraz gala... Teraz chyba jest więcej zawodników spoza Warszawy niż stricte z Warszawy. Tak. Ze Szczecina, z Poznania, z Torunia, z całej Polski dosłownie. Mega dużo zgłoszeń było i większość osób... Znaczy było też bardzo dużo z Warszawy, no tak dobieramy trochę z Warszawy, zależy gdzie robimy galę. Żeby to nie było tylko jakby z innych miast ludzie. Nie wiem, czy o to dopytywałem, bo jeżeli chodzi o boks, no to mnie akurat najbardziej interesują kobiety, czyli Ewa Bronicka, Ewa Piątkowska i te starcia gdzieś ostatnie, takie, które śledzę częściej, czy Laura Grzyb, więc zapytałbym, czy panie też już się u was biły? Tak, tak. Tak, dwa razy. I dobre jakby emocje. Dobrze się to sprzedaje. Tak. Tylko, że teraz ostatnio było ciężko nam znaleźć jakby dziewczyny, poziomem Te ostatnie, które walki jakby my sami ich szukaliśmy, staraliśmy się o te walki, teraz nikt się nie zgłosił do walki kobiet, więc było ciężko. A bardzo nam zależało, żeby taką walkę zrobić, bo po prostu ludzie lubią to oglądać. No są naprawdę większe emocje, tak, że po prostu ludzie wariują tam. No dobrze, no w takim razie co, no my 5 marca się zjawimy, zobaczymy jak to wszystko wygląda z bliska. Jestem też ciekawy jak nasi widzowie na to zareagują, no bo jest to coś ciekawego. I ja może nie jestem psychofanem tego filmu, ale bo to nie chodzi mi o samą formułę, tylko fabułę. Jakby mnie fabuła aż tak nie porywa, jak nie jestem wyznawcą tego filmu, ale oczywiście oglądałem i wiem o co dokładnie chodzi, więc jestem ciekawy jak to będzie wszystko wyglądało, podoba mi się pomysł, zobaczymy, tak jak powiedziałem, naszym widzom się też spodoba, także wpadajcie, zapraszajcie. No i teraz kluczowe pytanie, no bo wiadomo, że pula biletów jest ograniczona, czy w ogóle rozpatrujecie jakąkolwiek opcję transmisji? Na tym etapie chyba jeszcze nie. No chyba sobie odpuścimy. No, na pewno tej gali nie. Teraz jakby, nie wiem, jakby było jakieś pay-per-view, ja przynajmniej odnoszę wrażenie, że to byłoby, to nie wiem, na 100-200 osób by to odpaliło, a koszty jakby kamer, ludzi jakby naprawdę są zbyt jakby teraz koszta nie opłaca nam się na tym etapie, więc ewentualnie później, chyba że jakaś relacja z Instagrama tego typu, bardziej tak jakby właśnie w takim klimacie niszowym. To nie jest chyba jeszcze, nie jest nas tak głośno, żeby jeszcze takimi rzeczami się martwić. To ja bardziej pytam w takim kontekście, czy bo a propos tego właśnie podziemnego kręgu, czy jesteście przeciwko transmisji, może bardziej o to mi chodziło, czyli że nie chcecie, żeby to było pokazane, czy chcecie, tylko na razie jeszcze to nie jest moment. Na razie nie chcemy, no i może z czasem, jak już będzie naprawdę bardzo duże zainteresowanie, tyle ludzi po prostu nie pomieścimy, to wtedy, żeby ktoś inny mógł sobie też zobaczyć, nie będąc jakby na hali, to wtedy będziemy o tym myśleli. Mhm. Tak. No dobrze, w takim razie co, no ja chyba wszystko wiem, czy wy coś jeszcze chcecie od siebie dopowiedzieć, o czym ja nie wspomniałem? Nie, chyba to wszystko. Mogę też zdradzić ciekawostkę, że w miejscu teraz, w którym jesteśmy, tu się właśnie odbyły dwie pierwsze gale. Tak. Aha, no dobra, to grubo. W Szczytowie mam 80 osób było w tej sali. Tak. No tutaj, no to faktycznie to można było tak naprawdę noga w nogę, zawodnicy mogli stać i wymieniać ciosy. Tak, no ale to chyba wszystko już co. Zapraszamy serdecznie na galę 5 marca, na naszego Instagrama. Tam można nabyć bilety. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak jest. Dla mnie. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.